przed nami znajduje się mostek na dzierżęcińce łączący ulicę Bosmańską z ulicą Batalionów Chłopskich i zmierzamy w kierunku ciekawostki. Piotrze, chciałbyś coś powiedzieć na ten temat? Mogę tylko dywagować, gdyż sam nie mam zielonego pojęcia, do czego te studnie tu służyły. Obok znajdowała się fabryka gumy, z tego co ustaliłem, oczyszczalnia ścieków, a kawałek dalej były zbiorniki dawnej papierni. Nie wiadomo, pod który obiekt te studnie podpiąć. Dziwnym jest, że z tej rury cały czas wylatuje woda, mimo że ona jest kawałek, jak widać, nad poziomem rzeki. Prawdopodobnie jej dół jest skierowany pod nurt i siłą grawitacji woda jest wypychana na górę. Cała konstrukcja znajduje się na, jest podparta na dwóch stalowych szynach kolejowych. No coś pięknego. Rant cegły, tu pięknie podłoga wyłożona. Stalowy czopuch pod pompę lub inne rury też jest ładnie podparty po bokach na szynach. No i kawałek dalej znajduje się już bez rury, dużo głębsza, druga studnia, której przeznaczenia jak na dzień dzisiejszy nie możemy określić. Byłem tu kiedyś, jeden jedyny raz, widziałem to już parę lat temu, ale wtedy był tak wysoki poziom rzeki, że tak prawdę mówiąc nie zaciekawiło mnie miejsce. Dzisiaj, gdy rzeka jest dość niska, mimo tego, że w tym miejscu jest dość głęboka, no, to miejsce stanowi fajną atrakcję i robi wrażenie. A przede wszystkim zagadkę, do czego to było? Jeżeli ktoś potrafi coś podpowiedzieć logicznego i sensownego, zapraszamy do dyskusji. Ten murek tutaj był znacznie wyższy i... Elementy są w wodzie. Tak jest. Rozbitego. Podejrzewam, że druga studnia też była znacznie wyższa, tylko ją rozbito. To już jest tyle lat po wojnie. Zasypane, jeszcze nie wiadomo co jest po tej drugiej połowie, bo może tu też są rury jakieś wprowadzone. Przy okazji wyłowiliśmy z jeży kilka śmieci. Niestety nie mamy czym tego dzisiaj zabrać. Jak zawsze czyścimy rzekę przy okazji. No i to by było chyba na tyle dzisiaj.